Dzielnica, którą dziś odwiedzimy, oczywiście ma swoje prakorzenie jeszcze w średniowieczu. Dzielnica, która ma wiele tak znanych miejsc, że Opolanie przebywają w nich kilka, nawet być może kilkanaście razy w ciągu roku. Ale nie te miejsca w tej dzielnicy chcieliśmy pokazać. Chcieliśmy pokazać też miejsca zupełnie inne, ale ważne dla mieszkańców dzielnicy nad Odrze, która to będzie bohaterką naszego dzisiejszego spotkania. Wiele miejsc w tej dzielnicy jest niezwykle znanych, bo czy udamy się na Wyspę Bolko, do ogrodu zoologicznego, piękny park, to są miejsca, które Opolanie doskonale znają i pamiętają, ale to miejsce tu, w pobliżu bloków, w pobliżu szkoły, jest niezwykle ważnym dla mieszkańców. Szefowa zarządu dzielnicy nad Odrze, pani Aniela Czarnecka. Pani Anielu, jesteśmy tu w tym miejscu nieprzypadkowo, bo to jest miejsce też niezwykle ważne, bo tak naprawdę to jest miejsce, gdzie także wychowało się wielu znanych Opolan z tej części miasta. No na pewno. Budynek został wzniesiony w 1860 roku. Nauczanie rozpoczęło się w 1945. Z tej szkoły wyszli tak bardzo znani absolwenci, między innymi Mateusz Rożek, pianista, czy Bożena Helena Mazurnowa, pisarka. My jako mieszkańcy dzielnicy jesteśmy bardzo związani z tą szkołą, ponieważ większość imprez integracyjnych związanych jest właśnie z tą szkołą. Tu za zgodą dyrekcji możemy organizować. Ten plac wtedy wygląda zupełnie inaczej. Absolutnie inaczej. W zeszłym roku organizowaliśmy wspólnie ze szkołą Dzień Sportu połączony z Dniem Dziecka i namalowaliśmy ten piękny mural, tak więc jesteśmy z niego bardzo dumni. Do szkoły, mimo tego, że w imprezie tej uczestniczyli uczniowie szkoły, nauczyciele, dołączyli również mieszkańcy pobliskich bloków. No, kto się zorientował, że coś się tutaj dzieje, każdy tu przyszedł, mógł uczestniczyć w tej naszej imprezie. Czyli jeśli chodzi o samodziałanie państwa, da się z mieszkańcami, że tak powiem, zintegrować, bo jest was bardzo dużo. To miejsce na przestrzeni ostatnich kilkudziesięcioleci bardzo się zmieniło. Wiemy, że tutaj niedaleko nie ma już kina, że tu mamy budynek uniwersytetu, prawda? Dokładnie, tu te zmiany, tak. Zmiany w tej części miasta są też bardzo widoczne. My jako Rada Dzielnicy też chcemy wiele rzeczy tutaj jeszcze zmienić, zainwestować choćby nawet w boisko, które jest nieopodal. Cały czas zbieramy pieniądze, aby wyremontować, aby mogli z tego boiska korzystać również mieszkańcy, jak i uczniowie z pobliskiej szkoły. Zauważyłam, że bardzo dużo dzieci tam gra w piłkę, najczęściej grają w piłkę. Ja i chętnie z wnukiem też poszłabym pograć w piłkę, tak więc postanowiliśmy jako Rada, że wszystkie fundusze, które będziemy mieli jako środki inwestycyjne, przeznaczymy na remont tego boiska. Dziękuję serdecznie za te pierwsze spostrzeżenia, te pierwsze związane z tym codziennym życiem teraz dzielnicy młodego pokolenia i tego, które właśnie chciałoby się w tej dzielnicy jeszcze rozwijać, bawić i pracować na co dzień, ale ta dzielnica, tak jak mówiłem, ma wiele bardzo ważnych i cennych zakątków. Tę część historyczną, którą za chwilę odwiedzimy, charakteryzują oczywiście cmentarze. Ten jeden przepiękny cmentarz, który istnieje i miejsce, o którym Państwu powiemy, które właśnie też było nekropolią, a dzisiaj śladu po tej nekropolii nie ma. I tam właśnie się teraz udajemy. Po teraźniejszości i przyszłości dzielnicy nad Odrze teraz opowiemy Państwu historie związane z historyczną częścią tego miejsca. Miejsce, do którego się udaliśmy, aż wymusza na człowieku to, by mówić ciszej, by zastanowić się nad sensem życia, by opowiedzieć niezwykłe historie. Tak jak mówiliśmy, spotkanie nasze kontynuujemy w części opolskiego nad Odrza. Tu spotykamy pana Jana Potocznego. Dzień dobry, panie Janie. Dzień dobry, witam. Lokalny miłośnik, pasjonat historii, jednocześnie ciągle pracujący także i w Radzie Dzielnicy. Panie Janie, jesteśmy na cmentarzu tym, który Opolanie znają doskonale, który oczywiście bardzo, bardzo się zmienił, ale nim historia i opowieść o tym cmentarzu, to jest ta część, która istnieje, ale tutaj niedaleko wcześniej, jak szliśmy w to miejsce, minęliśmy też miejsce, które dzisiaj jest zupełnie czymś innym, a tak naprawdę to też jest część nekropolii. Tak, oczywiście. Idąc od strony wschodniej, kiedyś kina stylowego, do skrzyżowania z ulicą Niemodlińską też istniał cmentarz. To była ta najstarsza, pierwsza część cmentarza, który powstał tutaj w 1813 roku. Przez następne 100 lat cmentarz już rozrósł się do takich wielkości, bo
największe, które przytaczają źródła, to jest ponad 9 hektarów. No i ze względu, że był zalewany i nie było, miasto się rozrastało, nie było możliwości pochówku, został zamknięty przez władze niemieckie już w 31 czy 2 roku ubiegłego wieku. Poprzez budowę mostu na kanale Ulgi, który został też wybudowany, no niestety musiała część metropolii być usunięta, ale tylko w pasie drogi, samej jezdni. Następna część, o której mówiliśmy chwilę wcześniej, została usunięta w latach 50. już przez władze obecne polskie. No, było budowane kino stylowe, no więc nie wypadałoby, żeby kino było bezpośrednio przy cmentarzu. Następna część została usunięta przy rozbudowie skrzyżowania w tą stronę, jak już się przesuwamy. Cmentarz w sumie został zamknięty w 1963 ubiegłego wieku przez polskie władze. Dużo osób swoich zmarłych ekshumowało, zabrało. No bo skoro jedni wyjeżdżali, jedni umierali, chociaż też można zobaczyć, że dużo grobów jest jeszcze użytkowanych, ludzie przychodzą, pamiętają. Ale wspomniał Pan właśnie o tej nieistniejącej części i tak się zastanawiam, bo przecież skoro jest cmentarz, zwykle cmentarz znajdował się w pobliżu kościoła. Oczywiście. Na miejscu, na placu Spychalskiego pod obecnym numerem 10, zresztą za czasów niemieckich to też był też numer 10, bo numeracja się nie zmieniła tych budynków. Od roku 1400 roku istniał kościółek, który powstał po szpitalu ówczesnym, po jakiejś bitwie prawdopodobnie czy coś. Kościół istniał przez około 500 lat. Nie ma dokładnej daty, nigdzie nie znalazłem, w którym roku został zlikwidowany, ale po powstaniu cmentarza został, to był kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża, drewniany kościółek, od czasu jak powstał cmentarz, pełnił też rolę kościoła cmentarnego, no bo to jakby nie było, było w sąsiedztwie. No właśnie, dzisiaj nikt nie wie, że to jest zupełnie inne miejsce, to rozdroże dwóch ulic Spychalskiego i w kierunku do Wrocławskiej to jest to miejsce. I prawdopodobnie został, jakby zaniechano dalsze tam posługi, bo w 1901 wybudowano tą kaplicę właśnie tutaj. No to automatycznie kaplica przejęła rolę kościoła cmentarnego. Kiedy idziemy tą przepiękną, długą aleją, jeszcze dochodzimy do miejsca, które też z nad Odrzem, jak sama nazwa mówi, cały czas jest związane. Myślę oczywiście o tych ogromnych, długich wałach, które, tak jak sam wspomniał Pan, no też miały niezwykle ważną rolę i dzisiaj spełniają też zupełnie inną. Oczywiście. Jak się pójdzie w tamtą stronę wschód-zachód, dojdziemy do kanału Ulgi, który powstał w 1934 roku. Poprzez budowę kanału Ulgi zostały jakby te tereny odwodnione, no bo jednak tego napływu wody już nie było. I wałami wzdłuż kanału Ulgi możemy dojść aż na wyspę Bolko. A skoro wspomniał nasz gość już właśnie miejsce, jakim jest wyspa Bolko, to obiecuję Państwu, że tam właśnie będzie koniec naszego dzisiejszego spotkania i naszej opowieści. Ale wcale nie udamy się do ogrodu zoologicznego, choć obejrzymy eksponat. Eksponat niezwykle piękny i niezwykle stary, mający kilkaset lat. Znajdziemy się za moment wśród starych, okazałych opolskich drzew. I te wały, o których opowiadał jeszcze chwilę temu nam Pan Jan, przyprowadziły nas, właściwie przywiodły tu, w to miejsce, na wyspę Bolko, na wyspę, o której wszyscy Opolanie właściwie, jak to się mówi, wiedzą wszystko, ale czy rzeczywiście? Niekoniecznie. Być może zoo, być może piękne, zielone miejsca, gdzie odpoczywamy, być może kawiarenki, ale być może i sama przyroda. Ta interesować nas będzie właśnie w tej części naszego odcinka. Jak się żyje mieszkańcom Nadodrza pośród takiej pięknej zieleni? Pytanie do Pani Alicji Solskiej, naszego kolejnego gościa. Witam Pani Alicja. Witam Pana bardzo. Świetnie. Bałam się tutaj przyprowadzić z krańców dawnego Opola, bo teraz to już prawie Śródmieście, gdzie mieszkałam. A tu jeszcze jest bardziej Śródmieście, a jednocześnie zielono. Najpiękniejsze zielone Śródmieście chyba. Chyba tak. Mieście. Bo ja dosłownie mam parę kroków do tego, żeby się wyłączyć od miasta. A co jeszcze najważniejsze, otwieram okno i słyszę Festiwal Polski. No to już ma Pani. I wszystkie inne koncerty, jeżeli chcę. Tak.
Miejsce, o którym teraz będziemy mówić, to jak wiadomo, chyba jak nie najpopularniejsze, to jedno z najpopularniejszych miejsc, do którego zaglądają mieszkańcy Opola. Ale być może, kiedy przechodzimy, to myślimy tylko i wyłącznie o ogrodzie zoologicznym albo usiąść w knajpce, co też jest piękne, popatrzeć na stawek. A mamy tutaj przepiękną zieleń i to nieprzypadkowo siedliśmy w tym miejscu, w okolicach właśnie tego patrzącego na Opole od kilkuset lat dębu. Tak. Idąc tutaj, a właściwie jadąc, zatrzymywałam się i pytałam się tu przechodniów, czy wiedzą, gdzie jest dąb piastowski. Było wielkie zdziwienie. I tak, nawet w kawiarence się zapytałam, czy wiedzą, gdzie jest dąb piastowski, ile tu jest metrów? Jakieś 49 albo 50. No. Też nie wiedziała młodzież, ale jednej pani się spytałam tu, była spoza Opola, bo się pytałam, czy są z Opola. Pytałam się, czy jest z Opola. No nie, no teraz mieszkam. Ja, czy pani wie, co to jest za drzewo? No ona mówi, no chyba dąb i chyba jest pomnikiem przyrody. I zainteresowała się tym. Wyspa Bolko to jest miejsce po dawnym lesie. To dopiero w XIX wieku rozpoczęto tu jakieś prace, żeby stworzyć ogród dla mieszkańców, nie wiem, Opola, bo później kładka była bardzo, bardzo późno zrobiona. O tym mówi się, że on ma ledwie, może tak. 400, może 500 lat. No tak powiadają, że to ostatni piast. Możliwe, że to zasadził Jan Dobry, no to by miał tak 450-480 lat. I nazwa jego jeszcze niemiecka, bo tu jest kamień wbudowany przez Niemców po niemiecku, jest nazwany Dąb Piastowski. To jedno piękne miejsce, ale nie tylko jedno, bo to jesteśmy naprawdę nie tylko przy alei drzew, ale pośród w ogóle pięknych drzew, o których pani zaczęła mówić. Po tym lesie już nie zostało za dużo tych drzew. To są już wszystko nasadzone drzewa rodzime, no bo musieli jakoś ukształtować. Jest to taki park naturalistyczny, nic nie zmieniona. Piętrowe podszycie, prawda? Można świetne lekcje prowadzić. Tu dla dzieci nie trzeba do lasu jechać. A muszę powiedzieć, że ten dąb, w ogóle dęby tego rodzaju nie opadają tak szybko liście. One się trzymają, są schronieniem dla ptaków, a z dawnych wierzeń ludowych, to znaczy ludzie obserwowali przyrodę, żyli z nią na co dzień, zaobserwowali, że drzewa, że zwierzęta chore albo które opadły z sił, odpoczywały pod dębami, żeby nabrać siły. Dlatego dąb jest poświęcony takiej mocy, sile, długowieczności. Uzdrowicielskiej. No właśnie, uzdrowicielskiej. Ponoć też chorych ludzi przyprowadzano albo przywożono pod dęby, żeby nabrali tej siły. Dziękuję zatem pani Alicjo za to spotkanie i za tę opowieść, no, która dodaje każdemu mężczyźnie krzepy, kiedy siedzi się pod tym dębem. Może jego niespecjalnie dotykajmy, ale go oglądajmy i pamiętajmy, że on tutaj wśród nas jest, ale mamy okazję przynajmniej na chwilę zapomnieć o cywilizacji i przejść tu i pomyśleć sobie o tym, że wieki temu też tutaj ówcześni Opolanie chodzili wśród drzew, lasów i oczywiście być może i łownej zwierzyny, bo ta też tutaj przemyka sobie od czasu do czasu. Tak właśnie w takim to klimacie zakończyliśmy nasze spotkanie w dzielnicy nad Odrze.